Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że ja i moja muzyka możemy dzisiaj zagościć w Państwa domach. Nie ukrywam, że dzisiejszy koncert jest dla mnie wyjątkowy pod kilkoma względami. No, przede wszystkim jest to koncert, który odbywa się po ponad 3-miesięcznej przymusowej przerwie. Szczerze się przyznam, że tak długą przerwę w koncertowaniu ostatni raz miałem chyba 20 lat temu. No, kolejny powód to to, że dzisiaj mój debiut w Konsulacie Kultury w Gdyni i także debiut w formie koncertu online. Nigdy nie miałem wcześniej okazji w takim koncercie wziąć udziału, więc jest to dla mnie bardzo fascynujące i ciekawe przeżycie. No i rzecz ostatnia, Gdynia. Miasto, które bardzo lubię, miasto, do którego bardzo chętnie przyjeżdżam, bardzo chętnie je odwiedzam. Przede wszystkim miasto, w którym się urodziłem. Szanowni Państwo, na dzisiejszy koncert chciałbym zabrać Państwa w podróż muzyczną po różnych stylach, różnych gatunkach. Chciałbym także podzielić się z Państwem odrobiną własnej twórczości i właśnie od takiej chciałbym dzisiejszy koncert zacząć. Na początku moja kompozycja, jest to suita z filmu Kamienne Serce. Dzisiaj dla Państwa 5 części z tejże suity, suita na akordeon oczywiście, a film Kamienne Serce powstał na podstawie legendy Janusza Mamelskiego, legendy zatytułowanej Stolem i Stolemka, a sam film jest autorstwa Eweliny Karczewskiej-Lum oraz Piotra Zatonia. Życzę Państwu miłego koncertu. Thank you.
Szanowni Państwo, celowo zmieniłem instrumenty. Przyjechałem dzisiaj do Państwa z dwoma akordeonami. Ten pierwszy, na którym zagrałem, to instrument koncertowy, no, na którym można grać nie tylko, jak Państwo słyszeli, muzykę klasyczną, ale także właśnie muzykę, która gdzieś tam idzie w stronę właśnie filmowej, czasem może nawet troszeczkę muzyki elektronicznej. Pozwolą Państwo, że trochę ściszę słuchawki, bo tak mocno Państwo bili brawo, że aż zagłuszyło to moją muzykę. O, teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Drodzy Państwo, teraz instrument nieco mniejszy, ale mający przepiękne brzmienie. Mam nadzieję, że to brzmienie Państwu przypadnie do gustu. Jest to instrument przeznaczony w zasadzie do muzyki francuskiej i do jazzu. I właśnie taką muzykę będzie
będę Państwu grał w kolejnej części koncertu. Na początek utwór niezwykle ważny dla mnie, dla mojego repertuaru. Kompozycja francuskiego akordeonisty André Astier, który zmarł w 1994 roku. Muzyk wybitny, który postanowił, że w swojej twórczości, a tej twórczości miał naprawdę niemało, to było kilkadziesiąt wspaniałych kompozycji przeznaczonych na akordeon, ale czasem także na akordeon z Towarzyszeniem Orkiestry, chociażby symfonicznej czy kameralnej. I tenże kompozytor, wychowany w duchu francuskiego stylu Mizet, postanowił, że w swoich kompozycjach zawrze coś więcej niż tylko sam styl Mizet. I kompozycja Divertimento jest tego najlepszym przykładem, że tutaj Mizet, polka Mizet czy walc Mizet przeplata się z takim klimatem muzyki filmowej, muzyki programowej, ilustracyjnej. Jest to bardzo, bardzo kolorowa muzyka. No i co za tym idzie, taka kompozycja jest już dużo bardziej, myślę, koncertowym utworem niż taki klasyczny, zwykły, chociażby walczyk francuski, ale takiego walczyka także Państwu dzisiaj zagram, a na początek tej części koncertu André Astier i jego Divertimento. Thank you.
To była kompozycja André Astier, Divertimento. Pierwszy taki utwór w takim właśnie stylu, który chyba w swoim życiu zagrałem gdzieś tam, no właśnie chyba te 20 lat temu, nawet troszeczkę dalej niż 20 lat temu, w liceum muzycznym przy ulicy Gnilnej w Gdańsku. Myślę, że ten utwór jeszcze będę wiele lat grał, bo każde jego wykonanie dostarcza mi naprawdę wielu pozytywnych emocji. I no, bardzo sobie cenię ten utwór. Mam nadzieję, że Państwu się on spodobał, przypadł do Państwa gustów. Pozostańmy jeszcze na chwilę przy muzyce francuskiej, która jak najbardziej, no, najczęściej kojarzy nam się właśnie z akordonem, albo akordon kojarzy nam się z muzyką francuską. Nie ma to w tej chwili najmniejszego znaczenia. Chciałbym teraz przejść do wspomnianego wcześniej stylu Mizet, o którym Państwu wspominałem. No i teraz właśnie taki, no, z pewnością już mniej koncertowy utwór niż Divertimento, ale jest to, no, można powiedzieć, jeden z hitów francuskiego stylu Mizet. Utwór, który nosi tytuł René Mizet. Dziękuję za te wszystkie brawa, dziękuję bardzo. To jeszcze nie jest koniec koncertu. Jak Państwo słyszeli, utwór, choć krótki, to niezwykle treściwy i generalnie właśnie te wszystkie walce w stylu Mizet, no, wymagają od wykonawcy sporej precyzji, sporej techniki. No, nie są to takie utwory oczywiste, takie bardzo proste, na jakie ich charakter wskazuje. Drodzy Państwo, chciałbym teraz jeszcze na chwilę wrócić do swojej skromnej twórczości. Chciałbym Państwu teraz wykonać dwa walce, gdyż nie ukrywam, że chyba najlepiej komponuje mi się w metrum 3/4, chociaż oba walce mają charakter lekko jazzujący, więc to metrum 3/4 jest nieco złamane, a jak się pomylę, to czasem nawet połamane. Mam nadzieję, że takiej sytuacji za chwilę nie będzie. Drodzy Państwo, pierwsza kompozycja powstała w 2005 roku i przez wiele, wiele lat nie była w ogóle przeze mnie wykonywana. I w roku 2017
kiedy zacząłem pracę nad swoim z pierwszym solowym albumem, który nosił tytuł Akordeon Virtuoso. I znajdują się na tym albumie kompozycje Pietro Frossiniego, właśnie walce w stylu Mizet. Generalnie muzyka rozrywkowa, ale w charakterze wirtuozowskim. Pomyślałem sobie, żeby jako ostatni utwór na tej płycie zamieścić właśnie tę kompozycję z 2005 roku, a jest nią La Valse à Madeleine. Utwór, który napisałem właśnie w 2005 roku dla pewnej damy i tak się złożyło, że z tą damą jestem do dnia dzisiejszego. Jeśli mnie ogląda, to ją serdecznie pozdrawiam. Druga kompozycja już napisana nie dla damy, ale dla zespołu. Dla zespołu Almost Jazz Group, z którym nagraliśmy wspólnie trzy płyty i ta kompozycja nosi tytuł Almost Jazz Waltz. A zatem La Valse à Madeleine oraz Almost Jazz Waltz. Dwa walce specjalnie dla Państwa dzisiaj z Konsulatu Kultury w Gdyni. Thank you.
Bardzo dziękuję Państwu, że są dzisiaj ze mną w tym, jak już wspominałem na początku, wyjątkowym wieczorze, wyjątkowym koncercie. No i ten koncert powoli dobiega do końca. Chciałbym teraz wrócić jeszcze na chwilę do muzyki francuskiej, a konkretnie do wyjątkowego twórcy, jakim jest Richard Galliano, chyba najbardziej znany akordeonista na świecie, akordeonista jazzowy, także kompozytor, aranżer, chociaż także i bandoneonista, także i puzonista, pianista, można powiedzieć, że multiinstrumentalista. Chciałbym zagrać chyba moją ulubioną kompozycję spośród właśnie dzieł Richarda Galliano. Kompozycja, która nosi tytuł Tango pour Claude. Utwór, który miałem okazję wykonać wspólnie z samym mistrzem, kiedy odwiedził mój festiwal kilka lat temu, mój festiwal akordonowy, międzynarodowy festiwal akordonowy w Sulęczynie. Było to naprawdę wyjątkowe przeżycie zagrać z takim mistrzem na jednej scenie jego kompozycję. Dzisiaj ta kompozycja w troszeczkę innej wersji, bo bardziej wersji improwizowanej z, powiedzmy sobie, formą kadencji na początku. Tango pour Claude i Richard Galliano.
bardzo Państwu dziękuję za te gromkie brawa, za Państwa liczną obecność na moim dzisiejszym koncercie. Nie ukrywam, że była to dla mnie wielka radość zagrać wreszcie po tak długiej przerwie, mając widownię. Wprawdzie Państwa oczywiście nie widzę, ale czuję Państwa gdzieś tam bliżej i dalej obok siebie. No i skoro tak bardzo się Państwu podobało, przynajmniej mam taką nadzieję, to jeszcze postanowiłem zagrać dla Państwa bis, taki można powiedzieć chyba sztandarowy utwór z mojej płyty Akordeon Virtuoso. Będą to wariacje na temat Oczu czarnych autorstwa Pietro Frossiniego, chyba jednego z najważniejszych twórców podstaw muzyki rozrywkowej, wirtuozowskiej muzyki rozrywkowej na akordeon. Ale to już nie sprawa na dzisiaj. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję organizatorom, dziękuję całej ekipie Konsulatu Kultury w Gdyni i mam nadzieję, że na następnym koncercie zobaczymy się już face to face. A teraz wariacje na temat Oczu czarnych. We'll be right back.